Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Wanturze. Dzisiaj będzie nietypowo, bo dzisiaj będzie samochód bardzo podobny wyglądem do naszego, na bazie Mercedesa Sprintera, ale samochód, który przewozi pięcioosobową rodzinę. Mężczyzna, kobieta i trójka dzieci podróżują po świecie. Spotkaliśmy się z nimi w Portugalii parę miesięcy temu, umówiliśmy się na nagranie, jesteśmy teraz pod Warszawą i za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć, jak podróżuje się w campervanie wybudowanym własnoręcznie z całą rodziną. Zapraszam. Cześć, nazywam się Bernard. Kaśka. Jesteśmy rodziną z Warszawy, z trójką dzieci w wieku 8, 10 i 6 lat. I 11, 9 i 8 lat. Tak, za chwilę. Podróżujemy z nimi tym busem, mieszkamy przez kilka miesięcy w roku w nim. Dzieci mamy w edukacji domowej, pracujemy zdalnie. Byliśmy ostatnio 5-6 miesięcy w Portugalii, w Hiszpanii. Tam spotkaliśmy Kasię i Łukasza. I tak naprawdę do Polski wróciliśmy, żeby dzieci zdały egzaminy, bo są w edukacji domowej, tak jak Benek wspomniał. I trochę przywiała nas tutaj epidemia. Przed busem podróżowaliśmy minivanem, również w nim spaliśmy w 5 osób. Był to Renault Espace, który przerabialiśmy w ciągu nocy na spanie, rozkładając fotele, rozkładaliśmy też materace. Mieszkanie w samochodzie i te takie spontaniczne noclegi tak nam się spodobały, że półtora roku temu kupiliśmy naszego Cytrynka i zaczęliśmy go przerabiać. To jest nasz samochód, roboczo nazywany Cytrynkiem, Mercedes Sprinter, silnik 2,2 DCI. CDI, 9-osobowy, zakupiony jako 9-osobowy dostawczak. My go przerejestrowaliśmy na 5-osobowy. Jeździmy w 5 osób z trójką dzieci. Jest to takie dosyć nietypowe rozwiązanie. W związku z tym mamy tutaj 3 fotele dla dzieci z tyłu. Wszystkie ruchome, obrotowe. Całego busa musieliśmy przerobić od początku, robiliśmy całą blacharkę, czyściliśmy wszystkie rzeczy, wszystkie uszczelnienia, ocieplenia, stolarkę, webastę, elektrykę, fotele dla dzieci i, no i wszystkie zmiany, które są niezbędne po to, aby trójka dzieci podróżowała przez cały rok non-stop, żeby miała edukację domową i żebyśmy mogli pracować zdalnie. To, co nam pozostało w tej chwili, to będziemy niedługo montować panele solarne, które już mamy zakupione, bo całe 6 miesięcy przeżyliśmy bez paneli solarnych, tylko z prądu, z silnika i z gniazdka, ale to raz czy dwa nam się ładowało, a tak to tylko na akumulatorach. Elektryka w busie to 2 akumulatory 115 Ah każdy, łącznie 230 Ah, do tego przetwornica 1300 W, do tego ładowarka i do tego separator na akumulator, na alternator, czyli jak jedziemy, to nam się ładuje. Po naładowaniu akumulatora rozruchowego ładuje dalej alternator, akumulatory pokładowe. Ewentualnie jak nam po prostu brakuje prądu, to włączamy samochód na 20 minut i po prostu doładowywuje nam akumulatory. Mamy normalne gniazdka, mamy wszystkie normalne sprzęty, komputery, telefony, oświetlenie i tak po prostu 5 miesięcy przejechaliśmy w Portugalii i Hiszpanii. Jest nas piątka, w związku z tym mamy podwójne łóżko piętrowe. Dzieciaki śpią na górze, my na dole. Jednocześnie dolne łóżko też jest w ciągu dnia sofą, a górne jest ruchome. Wygląda to w ten sposób. Tu mamy górne łóżko, które w ciągu dnia się podnosi do góry pod sam sufit, tworząc przestrzeń dzienną. W ciągu nocy to jest tyle przestrzeni, śpi tutaj trójka dzieci. Łóżko ma wymiary 2 metry na 1,50 m. Dolne łóżko ma wymiary 2 metry na 1,70 m, a jednocześnie w ciągu dnia jest rozkładane na sofę. Wtedy wyjmujemy te dwa środkowe materace, a tu spod spodu wyjeżdża stół. No i siedzimy wszyscy dookoła, można się uczyć, można jeść. Pod łóżkiem są luki bagażowe dookoła, bardzo pojemne. Normalne skrzynie porobione, także wszystkie rzeczy, które są niezbędne, się mieszczą, jak nawet więcej. Van jest malowany przez nas własnoręcznie, to znaczy góra jest malowana z pędzla, farbą do mostów i konstrukcji stalowych o najwyższym współczynniku antykorozyjności, ze względu na to, że on miał przecieki na suficie. Na łączeniu blach były dziury i w związku z tym musieliśmy sami wymyśleć, bo żaden blacharz nie chciał się podjąć za bardzo pracy. Każdy mówił, że to jest jakiś problem, że
trzeba będzie ciąć cały dach, spawać i tak dalej. I nie bardzo wiedzieli, co mają zrobić z tym, żeby załatać po prostu dziury. W związku z tym no, trzeba było coś wymyśleć. Doszedłem do wniosku, że współczesna technologia i chemia na pewno w jakiś sposób sobie z tym poradziła. Znaleźliśmy super sklep ze specjalistycznymi farbami i kupiliśmy farby bardzo gęste z mikrowłóknami, które są używane do statków i mostów. Między innymi most Golden Bridge jest pomalowany w San Francisco naszymi farbami. No i tymi farbami uszczelniliśmy te wszystkie rzeczy, jednocześnie wpychając tam też masy uszczelniające pół joint z jednej i z drugiej strony, a od spodu jeszcze wykleiliśmy matami do uszczelniania. Także to wszystko się super trzyma, jednocześnie jest z pędzla malowane, co nam z kolei pozwoliło na duży komfort psychiczny ze względu na to, że jeżeli coś się zarysuje czy nie, to mamy po prostu litrowy słoik farby ze sobą. Wyjmujemy pędzel, zamalowujemy jakąś rysę i jedziemy dalej, no bo ten van ma służyć do przygody, a nie do tego, żebyśmy się bali o to, że jakaś rysa się powstanie czy coś takiego. Wenek wam opowiedział o tym, jak wygląda samochód z zewnątrz. Teraz zobaczmy, co jest w środku. Jak widzicie, 5 foteli. Fotele są wzięte z Renault Espace'a, dzięki czemu mamy możliwość przesuwania tego i jest, jak stoimy, to możemy przesunąć fotele do samego początku i jest dużo wygodniej wejść do środka, bo mamy mało miejsca. Tak więc jeżeli chodzi o część mieszkalną, to jak zawsze, kuchnia z górną szafką, dwa łóżka, stół, łazienka, szafka i najważniejsze, serce samochodu, czyli szafka na akumulatory. Jeżeli chodzi o łóżka, jak wiecie, samochód jest dla 5 osób, tak więc na górnym łóżku, które teraz jest podniesione na taki system dzienny, śpią dzieciaki. Na dole stół może być złożony i śpimy my. W ciągu dnia jest to miejsce maltretowania dzieci do edukacji. Bernard pracuje w przedniej części, odwraca fotele i sobie tam pracuje. Tutaj mamy kuchnię z szafką, w której jest butla gazowa. Mamy trochę szafek, to zazwyczaj wystarcza. Wiatrak umieściliśmy w tym miejscu, żeby właśnie wyciągał głównie w czasie gotowania całą parę, żeby nie parowało nam w samochodzie, bo jak wiecie z vloga Łukasza i Kasi, jest tu często duża wilgoć, tak więc my sobie odparowywujemy wszystko w czasie gotowania, żeby tej wilgoci było mniej. Za tymi drzwiami mamy łazienkę. Łazienka jest dosyć duża, bo ja stwierdziłam, że muszę mieć prysznic i nie ma możliwości inaczej. Mamy toaletę, mamy prysznic. Prysznic mamy z ciśnieniem, pompowany taki przenośny. Mamy możliwość wykąpania się praktycznie zawsze, kiedy nam przyjdzie na to ochota. Zasłaniamy i jest wszystko super. Co fajne, nie wiedzieliśmy, co zrobić z wnętrzem, bo to jednak jest pełna, lejąca się woda z różnymi mydłami i tak dalej. Znaleźliśmy rozwiązanie na farbę do basenów. Także jak ktoś nie będzie wiedział, co zrobić, to takie farby w kolorze białym lub niebieskim polecamy, sprawdza się świetnie. Jak widzicie, mamy tutaj małe szafki na jakieś podręczne rzeczy. Najczęściej właśnie są to rzeczy do samochodu, jakieś w czasie jazdy gry. Mamy też szafki. Szafki są otwierane, zazwyczaj tutaj są ubrania, najczęściej dla dzieciaków, bo one mają największy problem z wyjęciem rzeczy, więc mają wszystko na wierzchu, nasze rzeczy są pod łóżkiem. Jeżeli chodzi o szafkę kuchenną, mamy kuchenkę na butlę gazową normalnie, woda jest na prąd, tutaj można sobie włączyć, wyłączyć, mydełko. Jeżeli chodzi o to, co się znajduje tutaj, to tutaj mamy baniaki na wodę. Wodę czystą, wodę brudną, 30 litrów na raz, plus jeszcze ewentualnie woda w baniakach, którą przewozimy dodatkowo, jeżeli wiemy, że nie będzie prosto znaleźć dodatkową wodę. Podróże z dziećmi dla wielu osób może rzecz, która przerasta ich możliwości, ale z drugiej strony no, dzieci są wszędzie. Nie będzie momentu, kiedy nie wiem, zabraknie pieluch, zabraknie jedzenia dla dziecka, czy jakiejś ciekawej książki, czy nie wiem, patyka na plaży, tak? Dzieci są wszędzie i to nam uświadomiło, że tak naprawdę możemy wszędzie z tymi naszymi dziećmi pojechać. Jeździmy z nimi od malutkiego, bo Tolek pierwszy raz pojechał, jak miał 9 miesięcy. Potem pojechaliśmy w dłuższą podróż po Europie. Jego pierwsze urodziny to były w Wersalu. Właściwie chyba prawie każde urodziny spędzał za granicą. I jak się pojawiały kolejne dzieci, to przychodziło już naturalnie całkowicie. Wyjeżdżaliśmy długi czas. Betty się nauczyła chodzić w Grecji, czego ja nawet nie zauważyłam. To mama mnie poinformowała, że o Boże, ale to dziecko stoi. A ja, o, kiedy? Tak więc naturalnym konsekwencją tych naszych ciągłych wyjazdów z dziećmi jest też edukacja domowa, w której cała trójka jest. Cały wyjazd jest podzielony na czas Benka pracy i mojej pracy z dziećmi szkolnej. A dopiero tak naprawdę zazwyczaj popołudniami mamy czas na to, żeby wyjść na spacer, pójść coś obejrzeć. Także
jakąś rutynę chyba jednak mamy w tym całym chaosie. Po prostu jeździliśmy też bardzo dużo przed dziećmi. Zanim dzieci się urodziły, zwiedzaliśmy Azję, Bliski Wschód, drogą lądową do Indii, Syria, Liban. Dużo takich różnych wyjazdów autostopem. I po prostu jak się dzieci urodziły, to było dla nas normalne, że będziemy dalej z nimi jeździć. Po prostu trzeba było zmienić środek lokomocji. Najpierw mniejszy samochód, potem większy, no bo pojawiły się więcej dzieci. Dzieci zaczęły rosnąć. Z małych zaczęły być średnie i w tej chwili po prostu już trzeba było kupić większy samochód. Jednocześnie te jeżdżenie i spanie w samochodzie strasznie nam się spodobało. Spontaniczne noclegi, w ogóle cały van life, poznawanie ludzi. I to jest po prostu niesamowita przygoda i niesamowita społeczność. Nasze dzieci są, przyznam, specyficzne. Przez to, że jeżdżą od maleńkiego, przyznaję, że małe dziecko jeżdżące w foteliku się po prostu poci. Dziecku jest gorąco, jest niewygodnie. Wiadomo, że trzeba dużo częściej stawać, dużo częściej je wyjmować, przejść na spacer i 200-kilometrowy droga jest rozciągnięta na 8 godzin. Im starsze dzieci, tym łatwiej to znoszą. Busem nie byliśmy ani razu na kempingu, zawsze śpimy na dziko. Czy się boimy noclegów na dziko? Nie. Myślę, że nie. Bardziej się boję zostawić samochód bez opieki niż jak my jesteśmy w środku. Nie mieliśmy nigdy jakichś większych zdarzeń. No może ostatnio mieliśmy tak, że jak zaparkowaliśmy, to po prostu przyszło parę osób wieczorem w nocy o pierwszej i z jakimś głośnikiem zrobili sobie imprezę pod samochodem, więc trzeba było odjechać. Wspólne podróże dają nam wspólny czas. Życie w Warszawie jest takie rozbite. Trzeba zawieźć dzieci na jakieś... Od weekendu do weekendu. Piątek i następny tydzień. Zajęcia i po prostu no jest to takie... rodzicielstwo na 2 godziny dziennie, nawet na pół godziny, czyli wieczorem coś tam może przez chwilę. W momencie, kiedy jest się w samochodzie, w podróży, to ten czas, który jest w mieście, w normalnej Warszawie, który jest taki właśnie, ja to nazywam zapętlony, od pierwszego do pierwszego, od piątku do piątku, no po prostu robi się liniowy. Wszystko się po prostu robi liniowe, nie ma tego takiego od do. W związku z tym każdy dzień jest celebracją, każdy dzień jest przygodą i no i ten czas no, z 2 godzin robi się na 24 godziny i oczywiście zawsze to przejście kilka dni zajmuje, kiedy są trochę awantur, trochę krzyków, bo trzeba się znowu przystosować do sytuacji w podróży, no ale wszyscy za tym tęsknimy i potem, jeżeli spytamy naszych dzieci, no to one pierwsze chcą od razu wyjeżdżać. Myślę, że tak naprawdę podróże, już nasza pierwsza taka długa podróż do Azji pokazała też, czy będziemy w stanie ze sobą wytrzymać, bo jednak czas, który i wy doskonale znacie ze swojej podróży, to jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu, jedyne drzwi, którymi możesz trzepnąć, to są te od busa. Możesz iść w diabeł, no ale w końcu musisz do tego samego pomieszczenia wrócić. To nam też pokazuje, że jednak jesteśmy w stanie ze sobą wytrzymać. Raz lepiej, raz gorzej, ale wytrzymujemy. Tak. Jesteśmy dosyć głośnym busem, bo potrafią być rozbieżne zdania na ten temat. Pięć rozbieżnych zdań. No, ale generalnie wszyscy wracamy do tego busa. W końcu z podwórka trzeba wrócić do domu. Najważniejsza rzecz, która im zostanie, to jest według mnie to, że wyjazd, zmiana, to nie jest nic nienaturalnego. Jedyne, czego jesteś pewien, to tego, że będą zmiany, tak? I oni po prostu będą mogli się spakować i wyjść. Dla nich to nie będzie wyzwanie, nie będzie to bardzo ciężka rzecz. Oni są przyzwyczajeni do tego, że jest hasło, słuchajcie, pakujemy się, wyjeżdżamy. Pytanie jest krótkie, dokąd? Myślę, że też to, że oni po prostu to, czego się uczą, to po prostu też obserwują na co dzień. To nie jest tak, że jeżeli uczą się jakiegoś języka, to ten język jest tylko klepany, bo oni dobrze wiedzą, że jak się go nie nauczą, to na placu zabaw nie pogadają sobie z innymi dziećmi. Jeżeli uczymy się biologii, to uczymy się jej na przykład na plaży. Jeżeli byliśmy w oceanarium w Walencji i obserwowaliśmy duże akwaria i tam w akwarium były pokazane jajka rekina lub płaszczki, bo one są podobne, to później na plaży, jak je znajdowaliśmy wysuszone, to dzieciaki wiedziały, co to jest i po prostu znajdowaliśmy je. Z wielką przyjemnością rozkrawały, tak, żeby sprawdzić, co w środku rozcinaliśmy jest, i po prostu niejednokrotnie znajdował się tam jakiś taki embrion rekina czy płaszczki. Po prostu te wszystkie rzeczy, przyroda, czy natura, czy ludzie, czy kultura, to po prostu oni to mają w formie takiej organoleptycznej. Troszkę to w nich wsiąka, czy tego chcą, czy nie. Dokładnie tak. Bardzo często było takie pytanie, jak z kogoś spotykaliśmy, rozmawialiśmy po angielsku, no to dzieciaki tam obok biegały i mówiły, tato, mamo, co ten pan powiedział? No to zawsze była ta odpowiedź, chcesz wiedzieć, no to się weź, zacznij mocniej mówić.
nauczyć. No i to też im pokazywało, że no jeżeli chcą nawet spytać się, jak na imię ma ten pies, czy porozmawiać o czymkolwiek, no to muszą to po prostu się nauczyć, bo inaczej będzie słabo. Ja oczywiście obserwujemy, jak to rodzice, patrzymy, czy w jaki sposób one się czują na tych wyjazdach, jak się bawią, czy się nudzą, czy też są zajęte. No i porównujemy to, to jest naturalne do innych zachowań, ale ja to się nieraz tak śmieję na różne takie obawy, gdy ktoś mówi, że można to zrobić inaczej, gdy mówi, no z różnych rzeczy potem dzieci muszą jako dorośli się leczyć. No nasze będą się leczyły z tego, że po prostu rodzice ich ciągały po świecie, inni się leczą z tego, że ich rodzice byli alkoholikami, no i trudno, no takie życie, no. Ale tak jeszcze... Śmiejąc się trochę. Śmiejąc się, nie śmiejąc, ale dzieci... też bardzo dużo tak naprawdę nam ułatwiają w podróży, dlatego że dzieci bardzo otwierają serca. W momencie, kiedy spotkani ludzie widzą, że mamy troje biegających blondasów jeszcze dookoła, to też zupełnie inaczej nas traktują. Tak naprawdę bardzo często pierwszy kontakt wychodzi do dzieci albo od dzieci. Tak więc one, znaczy może teraz jak są starsze, to coraz mniej tego jest, nie, ale jak były małe, jak byliśmy w Grecji, to... we Włoszech, to po prostu... Naprawdę, tylko macie małe dzieci, jeździcie z nimi, bo tak, wszyscy... Do Grecji. Do Włoch, to po prostu fantastycznie. Tak, tak, jest. Można zjeść obiad w restauracji za darmo i jeszcze dostać ciasteczka na wynos. Dać ciasteczka, a jeszcze do tego właściciel restauracji wam utula dziecko i uśpi je do snu, więc jest naprawdę fajnie. Polecamy. Życie w wanie z dziećmi to najfajniejsza rzecz, jaką można zrobić. Jeżeli chodzi o obawy, no to tak naprawdę te obawy są w dorosłych. Dzieci się przystosują do wszystkiego. Dziecko nie potrzebuje tyle rzeczy, nie potrzebuje tyle zabawek, nie potrzebuje niczego, co ma w mieście. Dwa patyki i muszelka i jest super zabawa. Naprawdę dzieciaki świetnie odnajdują się w podróży. Oczywiście może być dzień, dwa jakiegoś przystosowania, może tam, ale tak naprawdę to więcej kłopotów mają rodzice w głowach niż dzieci. Dzieci od razu wchodzą na miękko, to jest ich nowy świat, wszystko jest ciekawe, wszystko trzeba zobaczyć i naprawdę nie potrzeba do tego trzech pudeł z Lego i 16 innych zabawek, żeby dziecko się świetnie bawiło. No nie, nie, zahamuj, chodźcie. Dzień dobry, jestem Bartolomeusz Borowy, mam 10 lat. I co? No i koniec. Patrz na mnie. Dzień dobry, ja mam 8 lat, jutro mam 9 i się nazywam Berenika Borowa. Dzień dobry, nazywam się Benedetta Borowa i za... 2 tygodnie mam urodziny. Miesiące. 2 miesiące? Miesiące. No to 2 miesiące. 7. No i już. Lubimy tak podróżować, zwiedziliśmy pół Europy. Ostatnio byliśmy w Hiszpanii i Portugalii przed tym wyjazdem, ale teraz jeździliśmy po Polsce, byliśmy nad Bałtykiem, koło Poznania i gdzie jeszcze byliśmy? I z powrotem, ale w drugą stronę. Kogo spotkaliśmy? Madzie Bohohoho. Pozdrawiamy serdecznie Madzie. Ja bym chciał do szkoły w Hiszpanii albo Portugalii. W Hiszpanii w porcie spotkaliśmy... W Portugalii, ale to najpierw w sklepie panów z łódki i zaprosili nas na kawę, rodziców nas po prostu. Przyszliśmy, potem jeszcze spotkaliśmy też Polaków z łódki i też. A potem jak wracaliśmy i przejeżdżaliśmy, to wpadaliśmy do nich. Mi się chyba najbardziej w Hiszpanii to podobało. Było takie miasto, wpadliśmy na nie, takie wszędzie były prawie koniki. I mamy z nich kamizelki konikowe, takie jakby. Miasto było fajne, bo nic nie było, Hiszpanii. Co? Wszędzie były dukty dla koni. W Hiszpanii to było. Chyba byliście też w tym miasteczko, nie? Taki i były te tramwaje konikowe. Ja lubię takie miasto, ale nie wiem gdzie ono jest, gdzie są same kanały, nie ma tylko, są same kanały, nie ma ulic, bo miasto jest całe zalane wodą prawie. Poza tym, że płynne niż, pamiętam tylko, że wszędzie były kanały, na przestrzał domu kanał i że płynęliśmy łódką i z tyłu nas goniła motorówka. Jak nas wyprzedziła, to gibnęło tak statkiem, że ja prawie się przewróciłem, tylko to pamiętam. A ja się przewróciłam. Bardzo serdecznie dziękujemy Kasi, Bernardowi, całej ich rodzinie za to, że pokazali nam swojego vana i za to, że oprowadzili nas po swoich podróżach.
Jeśli Wam się podobał film, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, myślę, że możemy coś tam w komentarzach, nie? Pozadawać, tak, podpowiadacie. No i gdzie można Was znaleźć w sieci? No my w tej chwili jesteśmy w fazie przygotowań i zapraszamy na rodzinawdrodze.pl, blog oraz prawdopodobnie kanał na YouTubie, na Facebooku. Będziecie mogli nas znaleźć za chwilę, bo już jesteśmy na finiszu wszelkich prac. Także zapraszamy bardzo serdecznie, bo jak widzicie, ich podróże są mega inspirujące i wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. I jeszcze na koniec, jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda przejście z takiego zwykłego życia, z etatu właśnie do van life'u, no to serdecznie zapraszam Was do zakupienia naszej książki, w której opisujemy naszą całą historię i w której możecie poczuć się, jak to jest van life'ować, jak to jest podróżować. A my ją polecamy, ponieważ mamy własny egzemplarz, który żeśmy zakupili. Do nas przyszedł i jesteśmy w tej chwili już prawie pod koniec, na 207 stronie. Świetnie się czyta, bardzo fantastyczne opisy. I naprawdę jest to trochę inna książka niż wszystkie książki podróżnicze. Dużo jest rzeczy takich osobistych Kasi i Łukasza i naprawdę gorąco polecamy. Bardzo dobrze się czyta. Super. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cięcie. Dzięki. Cięcie. Dzięki.